Piątek, 28 listopada, 7 rano, 7.30. Jesteśmy w miejscowości Borgsdorf pod Berlinem, parę kilometrów. Przyjechaliśmy dziś po Forda Fiestę z panem Jarkiem, jego żoną i dwójką synów chyba. Kupujemy, tak jak powiedziałem, Forda Fiestę, rocznik 2009, od przesympatycznej pani, która stoi gdzieś tam właśnie i w tej chwili chyba się rozgrzewa, bo jest naprawdę zimno. 2009 rok, 99 182 km przejechane. Pierwsza właścicielka, a właściwie to zerowym właścicielem była firma, która sprzedawała to auto, zarejestrowała na siebie. Niemcy tutaj często tak robią, mają takie praktyki, że najpierw dealer rejestruje to na siebie, potem to sprzedaje. A pani jest właścicielką tego auto od 2009 roku, no aż do dzisiaj. W tej chwili dopinana jest transakcja. Mamy podejrzenia, że szyba była wymieniana, przednia. Chociaż dziewiątka, no numer 9 występuje na szybie. I mamy podejrzenia co do drzwi. Tutaj właśnie tych, które widzicie. Mają wskazania trochę wyższe. Aczkolwiek pani się tu zarzeka, że auto jest bezwypadkowe. Nie było lakierowane, akurat ten element, przedni zderzak był lakierowany z powodu odprysków. I ona kupowała to auto jako nowe. No cóż, nie wypada nie wierzyć, aczkolwiek no, będziemy tutaj teraz dzwonić do serwisu i te informacje no, faktycznie chcemy potwierdzić. Jazda próbna. Poza tym auto bez zarzutu. Lekkie zadrapanie na tylnym błotniku. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Jest jedna rysa. Jedna rysa pod klamką na drzwiach kierowcy. Pytanie dzisiejsze brzmi: no ile to auto stoi? Czekamy na odpowiedzi w komentarzach. Rzut oka pod maskę. I ostatni rzut oka do środka. Popatrzmy sobie. Zimno. I tyle. Pan Jarek dostał jeszcze opony zimowe z folgami, śruby, żeby mógł sobie przekręcić, tablicę. Czyli tutaj poprzednia właścicielka pani pozwoli panu Jarkowi wracać na tablicach do Poznania, na swoich tablicach. No, zobowiązała go do tego, żeby wymeldował auto, co też zrobi oczywiście za naszym pośrednictwem, bo mu w tym pomożemy. Czyli wraca na własnych, no, wraca na dotychczasowych tablicach,
Na dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym dojeżdża do Poznania, odda nam tablicę z parcu Krzajn i my to auto wymeldujemy. Ponawiam zagadkę, ile kosztuje to auto?